Już kolejny dzień słuchamy słowa z księgi proroka Jeremiasza. Dzisiaj przypowieść o garncarzu. Ta sytuacja, którą prorok widzi własnymi oczami, którą interpretuje mu Bóg. W życiu widzimy spore różnice, w których, że tak powiem, żyjemy jako ludzie. To znaczy, są ludzie bogaci i są ludzie ubodzy. Są ludzie zdrowi i są ludzie, którzy doświadczają w swoim życiu naprawdę wielu chorób. I można powiedzieć właśnie tak z zewnątrz, widzimy i wydawałoby się, że jest to pewna niesprawiedliwość. Tak samo obecnie właśnie widzimy naród ukraiński, który strasznie cierpi, ale niestety nie jest to jedyny naród na świecie, który przeżywa obecnie wojnę. Wiele krajów w Afryce doświadcza wojny. Wielu ludzi doświadcza wielkiej niesprawiedliwości. I można by zadać sobie pytanie, jak to jest? Dlaczego tak jest? Dlaczego Pan Bóg do tego dopuszcza? I oczywiście nie ma tutaj prostych odpowiedzi, bo zawsze stajemy wobec pewnej tajemnicy. Ale dzisiejsze słowo zachęca nas do tego, abyśmy chcieli stanąć wobec Pana Boga, powiedziałbym, z taką pewną pokorą. I chcieli uznać, że Bóg jest Bogiem. Tak jak Pan Bóg sam tłumaczył to prorokowi, mówi: zobacz, czy ja nie mogę postępować z wami tak, jak to uważam za słuszne. I właśnie chcemy odpowiedzieć to tak. Tak, Panie Boże, możesz postępować tak, jak uważasz za słuszne. Pan Bóg nie jest przyczyną niesprawiedliwości i nieszczęść na świecie. Bo trzeba sobie to też powiedzieć, to my ludzie, to konsekwencje naszych czynów powodują bardzo wiele złych konsekwencji. Ale chcemy właśnie uznać, że Pan Bóg może prowadzić to nasze życie w taki sposób, jak On to uzna za słuszne. Na szczęście również doskonale wiemy, że ta perspektywa, którą dzisiaj widzimy, która dzisiaj dla nas jest wszystkim, czyli to nasze życie, które mamy tutaj na ziemi, to jeszcze nie wszystko. Że Pan Bóg właśnie w ogromie swojej sprawiedliwości ma jeszcze całą wieczność. Mówiąc krótko, żeby odpłacić, żeby oddać to, co by się wydawało, jest niesprawiedliwie. I dlatego chcemy właśnie dzisiaj stanąć przed Bogiem i powiedzieć: tak, Ty masz prawo nas prowadzić, Ty masz prawo dawać zdrowie, Ty masz prawo również doświadczać nas jakimiś chorobami. Możemy być bogaci, możemy być również ubogimi. I prośmy Pana Boga o wiarę, bo jest to też takie to zgodzenie się na historię naszego życia, a Bóg prowadzi historię naszego życia. To jest taki też dramatyczny moment, który widzimy w życiu Jezusa Chrystusa, który przychodzi, głosi Ewangelię, uzdrawia, można powiedzieć, prowadzi takie piękne życie, a w pewnym momencie Ojciec zaprasza Go, aby pozostawił to wszystko i aby wypełnił misję wielkiego cierpienia, misję krzyża i również właśnie przez to zbawił świat. Prośmy więc Pana Boga o wiarę, abyśmy przyjmując tę historię naszego życia, chcieli jak Jezus Chrystus właśnie pełnić wolę Ojca, aby również w tym pokoleniu zajaśniało to oblicze Jezusa Chrystusa, prawdziwego Boga i Zbawiciela. Amen.